Techniczna Sosnowców, filia numer 15, serdecznie zapraszam na kreatywne warsztaty w ramach Tygodnia Bibliotek. Dzisiaj wykonamy zakładki do książek, seria owocowa. Soczyste owoce, pyszne, znakomite, uśmiechnięte. Arbuz, uroczy ananas i cudowna truskaweczka. Co będzie nam potrzebne? Przygotuj różnokolorowe kartki papieru. Tutaj akurat mamy żółty, zielony, czerwony, biały. Będzie potrzebny oczywiście ołówek, pisaczki i przyda się klej, nożyczki. I moi drodzy, co jeszcze nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny kubek do odrysowania tutaj fantastycznego arbuza. Ale oprócz większej średnicy przyda się mniejsza średnica, tak? Żeby środeczek. Skórka jest zielona, większa, a środeczek pyszny, znakomity, ale musimy mieć kubeczek mniejszej średnicy. Serdecznie zapraszam. Rozpoczniemy od arbuza. Co będzie nam potrzebne? Kartka. Zielona kartka papieru, biała i czerwona. Moi drodzy, zieloną kartkę równiutko równamy do brzegu i składamy. Tak, żeby nam powstał, bardzo proszę, taki oto trójkąt. Odcinamy. I co dalej? I dalej, moi drodzy, jak mamy trójkącik, znowu powstają dwa mniejsze trójkąciki. Równiutko przy krawędzi do środeczka składamy. Jeden trójkącik. I drugi trójkącik. W środeczku mają nam się połączyć. Już wyrównamy. Mamy dwa trójkąciki. Otwieramy. I do środeczka, moi drodzy, również składamy trójkącik. Bardzo proszę. Tak? I teraz trójkąciki chowamy do środka. Otwieramy i chowamy do środeczka z jednej i z drugiej strony. Wyrównamy. I elegancko. Tak, schowamy do środka. Proszę bardzo. I co teraz? Nasz arbuz jest okrągły. Więc kolejny krok to, moi drodzy, bierzemy okrągły kubek, tak, i przygotuj ołóweczek, odrysujemy okrągłe koło. Pamiętamy, aby tu krawędzie zostały nie nacięte. Kubeczek wysuwamy, tak jest, i pięknie. Odrysujemy, wytniemy okrągłego arbuza. Bardzo proszę, nożyczka. Wycinamy. I już prawie mamy fantastycznie. Zobaczcie, już prawie gotowy.
wszystko się udało. Tak, brzegi zostały nienacięte. I teraz kolejny krok. Przygotuj kartkę białego i czerwonego papieru. Karpiek potrzebny nam będzie czerwony. I teraz, moi drodzy, ten mniejszy kubeczek, który czekał na swoją kolej, od mniejszego kubeczka odrysujemy kolejne kółeczko. Tak jest, aby było mniejsze od poprzedniego, bo to jest środek, to jest miąższ, tak? I jeszcze odrysujemy białe kółeczko, troszeczkę większe od czerwonego. Proszę bardzo, żeby wyglądał jak prawdziwy arbuz. I teraz bierzemy kartkę białego papieru i możemy, moi drodzy, przykleić. Zostawimy sobie tylko równy brzeg i wytniemy koło, aby już się nie głowić. Skąd? Chyba, że dysponujecie cyrklem, to zawsze możecie się posłużyć i sobie elegancko, równiutko odrysować, tak? Mamy. I teraz zobaczcie, wycinamy. Zostawiamy troszeczkę i tniemy. Tak? I tniemy w koło. Proszę bardzo. I już praktycznie nasz arbuz będzie gotowy. Tutaj sobie wytniemy, żeby nam było łatwiej. I do końca fantastycznie. Jeszcze musimy teraz dokonać przymiarki, czy to, co wymierzyliśmy, to będzie nam się tutaj dobrze komponowało. Środeczek jest już gotowy. Dobrze, moi drodzy, zerknijmy. Taki trochę duży wyszedł, ale tu się nic nie martwcie, bo ja mam przygotowany. O. Tak? Doskonale. I teraz, moi drodzy, musimy ten środeczek udekorować pięknie. Czyli pisaczkiem to są nasze pesteczki, tak? Robimy kreseczki. Jak już mamy gotowe, to jeszcze nie przyklejamy, tylko teraz musimy tak podzielić, tak przeciąć. Dopasujemy. Tu mamy środek i możemy sobie od spodu i odcinamy końcóweczkę. I teraz przyklejamy. I teraz przyklejamy. Bardzo proszę. Równiutko tutaj do brzegu. Na środeczku, może tu jest środeczek. I teraz nasza końcóweczka. Na dole, tak żeby się komponował jako jedna całość, i zakładeczkę arbuza mamy gotową. Moi drodzy, teraz wykonamy słodkiego ananasa. Co będzie nam potrzebne? Kartka żółtego papieru i zielony na wykonanie czuprynki. Przystępujemy do składania. Równiutko łączymy brzegi. Tak jest. Mamy trójkącik, powstał trójkącik,
odcinamy. Proszę bardzo. Odcinamy ten fragment, który został. I co dalej? Składamy dwa mniejsze trójkąciki równiutko do krawędzi i z drugiej strony. I łączą się dwa trójkąciki ze sobą. Tak? Był duży trójkącik, powstały mniejsze trójkąciki. Otwieramy i trójkącik w środeczku również końcóweczką. Tak. I teraz chowamy trójkąciki do środeczka. Raz, dwa i słodki ananas i już prawie powstaje. Tak, wyrównamy. Proszę bardzo. I teraz, moi drodzy, jak już mamy, to bierzemy nożyczki. Tu mamy środek. Bierzemy nożyczki i na dole troszeczkę odcinamy. Tak, kształtujemy na naszego ananasa. I troszeczkę z boku. I jeszcze z drugiej strony. I ten odcięty fragment, moi drodzy, tak, który mieliśmy z tej strony, możemy sobie elegancko przymierzyć z drugiej strony, żeby było równiutko. Ta-da-da, mamy pana ananasa. Co dalej? Teraz przyda nam się linijka albo kawałek papieru, bo ananas ma taką fantastyczną krateczkę, tak? I teraz wyrysujemy pisakiem, artystycznie oczywiście. Moi drodzy, zobaczcie, mamy, to teraz co, malujemy oczka, zobaczmy, jakie tutaj mamy oczka, takie piękne, urocze, okrąglutkie. To gdzie, tu mamy papier, to może troszeczkę wyżej, tak, bo tutaj jest akurat złożenie, to sobie troszeczkę wyżej namalujemy, żeby oczka wyszły. I teraz jeszcze krateczki tutaj są. To my sobie tak wyrysujemy, żeby było doskonale. Uda nam się? Mam nadzieję, że nam się uda. Jedno oczko mamy, drugie oczko mamy. Tak jest, okrąglutkie są. I teraz rysujemy środeczek. Proszę, wypełniamy. Tak jest, doskonale. I teraz, moi drodzy, z zielonego papieru wycinamy czuprynkę. Ja tutaj mam taki przygotowany wzór, na przykład niech będą, tak dopasujemy sobie, czy będzie nam to pasowało. Odrysujemy sobie
I niech to będą cztery takie. O. Proszę bardzo, ołóweczkiem. Raz, dwa, nożyczkami. Wytniemy i elegancko przykleimy. Tak. I czuprynka prosto od fryzjera. Już przymiarka. Proszę bardzo, teraz uformujemy. O, zobaczcie, takie są duże, nie będzie. Jeszcze czwarty. Takie są eleganckie, duże. Ho, 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 ho. I przyklejamy. Tak? Bardzo proszę. Już połączymy. Jedno z drugim. I ananas, moi drodzy, będzie gotowy. Zobaczcie, jak fajnie, szybciutko, sprawnie nam to poszło. Uśmiechnięty od ucha do ucha, aż miło spojrzeć. Bardzo dobrze, niech wprawia nas w taki dobry nastrój. Przymierzymy. Przymierzymy tylko tutaj równiutko, nie będzie. Przymierzymy i czuprynka, moi drodzy, jest gotowa. Tak jest, uśmiechnięty ananas. Bardzo proszę. Gotowy. Teraz czas na uroczą truskaweczkę. Zabieramy się do pracy. Co będzie nam potrzebne? Kartka czerwonego papieru, troszeczkę zielonego, może być jakiś kolor żółty, biały na kwiatuszka, jeśli będziecie chcieli przykleić. I moi drodzy, rozpoczynamy. Składamy kartkę papieru, tak żeby powstał trójkącik duży. Z dużego będziemy tworzyć mniejsze. Tak, mamy. Odcinamy. Odcinamy. I teraz, moi drodzy, kolejny krok. Składamy do środeczka. Z jednej i z drugiej strony. Równiutko. Tak. Jest trójkącik. Składamy do środeczka. Wyrównujemy. Proszę. Teraz otwieramy. Otwieramy. I trójkącik w środku. Też składamy. Proszę uprzejmie. Teraz zamykamy, chowając trójkąciki do środka. Z jednej strony i z drugiej strony chowamy do środka. Można przykleić, ale one się tak fantastycznie, powiem Wam, trzymają, że w zasadzie takiej potrzeby nie ma. Elegancko. Mamy złożone. I co teraz? Teraz zabieramy się do wycinania. Nasza truskaweczka, tak, tutaj u samej góry delikatnie ścinamy.
nożyczkami delikatnie, okrąglutko, tak jak truskaweczka ma taki przepiękny. Przepiękną końcóweczkę, to my też jej taki kształt nadamy. Mhm. I teraz, moi drodzy, kolejny krok, to również pamiętamy, tutaj nie odcinamy brzegów, żeby się trzymało, tylko sobie teraz kształtujemy do tego momentu, bo trójkącik, który nam został, schowamy sobie do środeczka. Mhm. I mamy elegancko, równiutko. Tak jest. Mhm. To teraz tutaj mamy koniec. Podcinamy tylko brzegi. Tu zostają nieprzecięte, a my sobie równamy tu, proszę. Delikatnie zaokrąglamy z jednej strony i delikatnie zaokrąglamy z drugiej strony. Tak? Fantastycznie. I teraz, moi drodzy, jak już mamy kształt naszej truskaweczki, to wykonamy cudowną czuprynkę. Czuprynkę z zielonego papieru. I sobie fantastycznie wyrysujemy jakąś ekstra fryzurę. Tak? Pamiętajmy, żeby był ogonek. Oczywiście, obowiązkowo. I przyklejamy piękną grzywkę. Wystylizuj truskaweczce, aby wyglądała naprawdę reprezentacyjnie. I teraz dopasujemy, tak żeby było przepięknościowo. Mhm. No i praktycznie, zobaczcie, mamy gotowo. Teraz truskaweczka będzie miała takie ziarenka, karpeczki, ale jeszcze wymalujemy jej piękną buźkę. Okrąglutkie oczka. Tak jest. Jedno i drugie, proszę bardzo, i z drugiej strony, i uśmiechniętą buźkę, ale uśmiech od ucha do ucha, bardzo dobrze. Niech się nasza truskawka do nas uśmiecha. Proszę bardzo. I teraz delikatnie, tak, pisaczkiem nakrapiamy i będzie wyglądała jak prawdziwa truskaweczka, proszę bardzo. Tak jest. I moi drodzy, możecie również przykleić piękne rumieńce, tak? A zrobimy tutaj takie różowe, odblaskowe. Proszę bardzo. Przykleimy, małe są kropeczki i się kleją
do paluszków z jednej strony i poszukamy też różowego, żeby był jednakowy puder z jednej i z drugiej strony. Tak jest. Mamy. I moi drodzy, tutaj taki jest ładny kwiatuszek. No to może tutaj też ja mam akurat jakiegoś, znalazłam takiego gotowego. Przykleimy. Zobaczymy, z której strony się będzie piękniej prezentował. Niech będzie z tej, proszę uprzejmie. I mamy piękne, urocze zakładki truskaweczki.